Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku i dziś będzie taki filmik typowo pogadankowy, czyli opowiem wam historię, jak to kiedyś było na YouTubie. Zaprosił mnie do tego filmiku Digi, którego serdecznie pozdrawiam i zapraszam was do Digiego na ten filmik. Linka znajdziecie oczywiście na dole i pewnie gdzieś tutaj się też będzie wyświetlał. I dzisiaj właśnie opowiem wam, jak to było kiedyś na YouTubie, czyli konkretnie jak ja zaczynałam, kiedy zaczynałam, co kiedyś ludzie oglądali, na jakich ja youtuberach się wychowałam, to wszystko dzisiaj znajdziecie w filmikach, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim filmem, to zapraszam was serdecznie. Zacznę może od tego, jak to się w ogóle stało, że ja zaczęłam nagrywać. Wyjechałam do Stanów, gdzie tutaj teraz obecnie mieszkam. Tą historię ci, którzy mnie oglądają od początku, to na pewno ją dobrze znają i wiedzą, że właśnie na początku nie mogłam pracować zawodowo, bo nie miałam pozwolenia na pracę. A dla tych, co nie wiedzą, to w Stanach trzeba mieć po prostu pozwolenie na pracę. I było tak, że właśnie ja miałam bardzo taki okres burzliwy w życiu przed wyjazdem, czyli studia, praca i szykowanie się do wyjazdu, jakieś załatwianie spraw w urzędach, u lekarzy i ja byłam, wiecie, cały czas coś robiłam. No i przyjechałam do Stanów i nagle nic. Po prostu totalne wakacje i nic nie robiłam, a że nie lubię nic nie robić, bo uważam, że wtedy tracę czas, tracę życie, to ja już zaczęłam oglądać YouTube'a przed samym wyjazdem. Nie wiem, czegoś szukałam na tym YouTubie, nie wiem, czy jakiejś fryzury, czy makijażu jak zrobić, czy właśnie jakichś takich porad kosmetycznych, czy czegoś się chciałam właśnie z YouTube'a nauczyć. Jakoś to tak było, że wiedziałam, że na YouTubie to znajdę. Bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, na jakim YouTubie wy się wychowywaliście i jaki YouTube znacie, ale z mojego punktu widzenia, to kiedyś właśnie YouTube był bardziej taki do nauki czegoś. Zawsze były tutoriale, zawsze były właśnie jak na przykład obsłużyć zmywarkę, pralkę. Na przykład na amerykańskim YouTubie, jeżeli czegoś nie wiecie, jak coś zrobić, wszystko znajdziecie, albo obsługę jakiejś pralki, wystarczy wpisać model i wszystko jest. I właśnie tak się u mnie zaczęło, że ja czegoś szukałam i pierwszą youtuberką, którą znalazłam, była Candy Johnson. No po prostu dziewczyna umiała takie robić super makijaże, charakteryzacje, że jeszcze pamiętam, że wtedy z moją mamą oglądałyśmy tego YouTube'a i mówiłam jej, jejku, jakie ona super filmiki robi i w ogóle jest taką fajną osobą i taka wyluzowana i w ogóle taka sympatyczna i uśmiechnięta. Później pamiętam, że drugą osobą, którą znalazłam, to była Niesia25, którą serdecznie pozdrawiam. I pamiętam, że to właśnie zobaczyłam jako pierwsza polska taka dla mnie youtuberka, która nagrywa i mówię, Jezu, jak fajnie! I miała tak dużo porad tych właśnie kosmetycznych z fryzurami. Później pamiętam, że też w tym samym okresie wpadła mi Ciasteczko25, którą też serdecznie pozdrawiam. I jakoś tak później to wszystko już, wiecie, jak już dziewczyny zaczęłam oglądać, to i inne dziewczyny były i tak jakoś nawet pamiętam, że do Niesi nawet napisałam wiadomość, że jak nakręciłam swój pierwszy filmik, żeby zobaczyła, czy coś w ogóle z tego może być i pamiętam, że Niesia mi wtedy odpisała, że nie jest źle, troszkę musisz jeszcze popracować tam nad paroma szczegółami i będzie dobrze. No i tak się zaczęła moja przygoda. Zaczęłam nagrywać właśnie tutaj w Stanach już. I teraz możecie zobaczyć filmik, jak to wyglądało. I byłam na początku taka bardzo poważna i tak, wiecie, ale im więcej zaczęłam nagrywać, tym więcej jakoś zaczęłam być tak się czuć swobodnie przy tej kamerze. Też to jest dziwna sprawa, bo nie wiem dlaczego, ale ludzie się stresują przed kamerą. Przecież tutaj nikogo nie ma, znaczy chodzi mi, że nie ma, tak wiecie, że obok was, no bo ja wiem, że wy jesteście tam i teraz mnie właśnie oglądacie, ale jakoś tak wiecie, no łatwiej jest mówić chyba, tak mi się wydaje, do kamery, niż na przykład do prawie 100 tysięcy osób, które teraz mnie oglądają i to jest w ogóle szok.
I tak to się właśnie zaczęło. Pamiętam, że jeszcze pierwszy filmik, którego w ogóle nie publikowałam, ale go niestety nie mam, bo on był na starej kamerze i chyba go wykasowałam z tego, co pamiętam. To był filmik o pędzlach i wtedy pamiętam, że kupiłam sobie jakieś takie najzwyklejsze pędzle z Elfa i zaczęłam o nich gadać. I pamiętam, że wtedy Marek mi ustawiał statyw, Marek właśnie mi pomagał z całym sprzętem. I jak Marek obejrzał ten filmik, to mówi: ty, całkiem nieźle ci to idzie, dawaj, nagrywaj, spróbuj. Ale pamiętam, że na początku nie było wcale tak kolorowo, bo Marek wcale za tym jakoś tak nie był, bo nie wiedział, co ja knuję. I wiedział tylko, że całe dnie spędzam na YouTubie i oglądam filmiki. I on nie wiedział, co ja właśnie szykuję, co właśnie będę robić. I tak troszeczkę myślał, że ja tracę czas, ale później jak mu powiedziałam o całej koncepcji, to on bardzo, ale to bardzo mi pomógł, nauczył mnie właśnie składania filmów, całej obróbki, pomógł mi właśnie ze statywami, ze światłami, no ze wszystkimi tymi sprawami technicznymi. To tutaj na początku uczyłam się od Marka, za co, Mareczku, bardzo ci dziękuję, bo wiem, że będziesz ten filmik oglądał. I później właśnie z biegiem czasu zaczęłam uczyć się właśnie, Marek mnie właśnie nauczył składania filmów, jak czegoś nie wiedziałam, to właśnie patrzyłam na YouTube, na właśnie... I wy też czasami się pytacie, jak coś zrobić, jak coś złożyć, bo na przykład jesteście początkującymi YouTuberami. I ja wam naprawdę serdecznie polecam YouTube'a, tam znajdziecie wszystko, tam jest po prostu taka wiedza, że wszystko tam znajdziecie. I właśnie ja się wychowywałam na takim YouTubie, gdzie były tutoriale, gdzie właśnie dziewczyny robiły jakieś fajne makijaże. Oprócz makijaży na przykład bardzo fajne tutoriale dekoracyjne, jak udekorować swój pokój. Ja wiem, że to teraz wraca, że dziewczyny już wracają do tego, ale teraz właśnie widzę taką może dziwną zmianę YouTube'a, że ludzie bardziej wolą oglądać czyjeś życie i ludzie się bardzo interesują czyimś życiem. I to nie jest tylko na polskim YouTubie, bo też zauważyłam, że bardzo dużo amerykańskich YouTuberek, angielskich YouTuberek nagrywa właśnie vlogi ze swojego życia. Nie wiem, coś jest takiego, że ludzie lubią wchodzić i patrzeć, co my robimy. No i później wiecie, i później tak się u mnie to rozkręcało. I ja chciałam zawsze nagrywać filmiki, żeby ktoś też coś mógł z tego wyciągnąć ode mnie. Czyli na przykład bardzo też tęskniłam za swoją pracą jako praca kosmetyczki. Mi było jakby tak no szkoda, że nie mogę teraz tego zawodu wykonywać. I właśnie stwierdziłam, że będę pokazywać, bo mało było takich właśnie tutoriali typowo kosmetycznych, że właśnie jak zrobić wosk na przykład wąsika, albo jak zrobić wosk pachy. Takich, wiecie, było mało tematów poruszanych tabu, bo dla mnie to nie są tematy tabu. Jesteśmy kobietami, jesteśmy ludźmi i uważam, że to jest całkowicie normalne. I chciałam właśnie takie robić tutoriale, których jeszcze nie było na polskim YouTubie. No i właśnie pierwszym takim tutorialem, można powiedzieć kontrowersyjnym, to było właśnie zrywanie sobie, znaczy usuwanie sobie wąsika za pomocą wosku. I ten filmik teraz możecie zobaczyć. I tam właśnie pokazywałam dokładnie po kolei, jak się ten wosk, prawda, tam nakłada, wiecie, cały tutorial fajny. Opowiadałam też, jakiego ja wosku używałam, jakie są wskazania i przeciwwskazania, więc bardzo mi się ten filmik podobał i tak to się zaczęło, że zaczęłam takie filmiki też robić i takie filmiki możecie znaleźć u mnie na kanale. I wtedy właśnie odezwała się po tym filmiku, jakiś czas minął, ja nagrywałam dalej i ten filmik się bardzo spodobał właśnie Karolinie ze stylizacji, którą też serdecznie pozdrawiam. I Karolina była jedną z pierwszych youtuberek, takich wiecie, większych, bo już Karolina wtedy miała naprawdę sporo subskrypcji w porównaniu ze mną. I ona właśnie się do mnie jako pierwsza odezwała, czy by mogła mój filmik polecić u siebie na kanale i powiedzieć o nim u siebie w filmiku. I wiecie, dla mnie to naprawdę było bardzo duże wyróżnienie,
I bardzo się ucieszyłam. I właśnie tak to się zaczęło, że my się z Karoliną zaczęłyśmy kumplować, przyjaźnić, pisać do siebie na Facebooku. I w ogóle Karolina była tak super dziewczyną. Ja wtedy właśnie nie miałam jeszcze Facebooka, Instagram chyba jeszcze nie wchodził. Także ona mi też pomogła później właśnie z Facebookiem założyć fanpage'a, więc Karolina naprawdę tutaj dużo mi też pomogła w prowadzeniu kanału, w ulepszeniu jego, więc tutaj Karolinie też bardzo serdecznie dziękuję. Jakiś taki filmik, wiecie, podziękowania. Dobra, no i później, wiecie, było też tak, że później właśnie też zaczęłam z Lolą pisać. Lola wtedy też miała dużo więcej ode mnie subskrypcji i właśnie też wtedy żeśmy takie doszły do takiej jakby współpracy, że wymienimy się paczkami, później właśnie też się wymieniałam z paczkami właśnie z Karoliną. I jakoś to tak, słuchajcie, rosło. I coś, co mogę wam właśnie powiedzieć dla takich nowych właśnie vlogerów. Teraz zauważyłam, że też jest jakaś taka, nie wiem, dziwna faza na to, żeby zarabiać. Ja wiem, na tym, słuchajcie, można zarobić i to może być normalnie wasza praca. I jest to ciężka praca. Niektórym się może wydawać, że nie jest to ciężka praca, ale jest to ciężka praca. Przede wszystkim trzeba tak zadowolić widza, żeby w ogóle ktoś was chciał oglądać. Więc moim zdaniem to już jest ciężkie i ja na przykład jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa, że chcecie mnie oglądać, że piszecie mi tak dużo miłych wiadomości. Naprawdę, słuchajcie, ile ja dostaję fajnych wiadomości od was, że w ogóle kogoś motywuję do czegoś, że komuś w czymś pomogłam, że ogólnie ktoś chce mi napisać miłą wiadomość. No bo wiecie, hejty są i hejty będą i to się nie zmieni, bo tacy są ludzie, taki jest świat, że zawsze musi być dobro i zło i nie ma co tutaj się rozdrabniać nad tymi hejtami, bo one po prostu będą, no niestety. Ale czasami niektórzy by mogli naprawdę przystopować z hejtowaniem. Muszę też z tym liczyć, że jeżeli wrzucam filmy, no to wy je oceniacie, ale i wy macie do tego prawo, oczywiście, że macie do tego prawo, ale no sorry, ale żyjemy w cywilizowanym świecie i no jakiś szacunek dla drugiej osoby się należy i czasami te komentarze, takie niby krytyka konstruktywna, one są przepełnione takimi właśnie dogryźliwymi wiecie, tekstami. Więc to już, tego już nie macie prawa, bo ja jestem człowiekiem, ja wam nic złego nie robię, nie każę wam siebie oglądać. Ja was szanuję jako moich widzów i też bym chciała, żeby ktoś mnie szanował. I teraz tak, właśnie do czego zmierzam, bo już się o tych hejtach zaczęłam rozgadywać. I ja wam powiem, że właśnie na początku YouTube'a, kiedy ja zaczynałam, a było to już chyba 4 lata temu, czy 5 lat temu, jakoś coś koło tego, to kiedy ja zaczynałam właśnie na YouTubie, to w ogóle nawet nie wiedziałam, że ktoś może mnie wypromować, że ja mogę na tym coś zarobić. No nic kompletnie o tym nie wiedziałam, byłam po prostu zielona totalnie. I bardziej tworzyłam z pasji do tego, że tęsknię za swoim zawodem, z pasji do tego, że chciałam komuś w czymś pomóc i z pasji takiej, że się strasznie wkręciłam w nagrywanie i w montaż i to mi się strasznie podobało. I kiedyś nie było partnerów, nie było LiveTube'a, nie było MediaCraftu, nie było żadnego innego partnera oprócz takiego, w którym, prawda, można było sobie ustawić jakieś tam zarabianie na tym YouTubie, czyli AdSense. Tego kiedyś nie było i nikt was nie promował. Czasami było właśnie tylko tak, że na przykład dziewczyny nawzajem siebie promowały. Aha, i też co się zmieniło? Zmieniło się też to, że kiedyś ludzie właśnie jak was obserwowali czy oglądali, to właśnie oni bardziej chcieli coś z tego filmiku wyciągnąć, czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, a teraz zauważyłam, że też w dużej mierze, chociaż no wiecie, no też to pozostało, że właśnie ludzie chcą na przykład się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć, ale też w dużej mierze właśnie zauważyłam, że są takie jakby, nie wiem, ludzie mają takie jakby pretensje do Garba tego, że ma proste dzieci.
takie wiecie, takie nie wiem, takie jakieś żale na siebie wylewają tutaj i wiem, że chyba czegoś wcześniej takiego nie było, jakoś nie zauważyłam. Teraz mi się wydaje, że chyba w Polsce też jest taka moda, się zrobiła właśnie na youtuberów i teraz wszyscy też żyją właśnie tym i każdy na przykład chce być jakimś youtuberem na przykład, ale powiem wam, że każdy jest tak fajny i ma tak fajną osobowość, że fajnie by było, żebyście zostali sobą i promowali siebie. To by było też fajne. Oczywiście mi jest na przykład bardzo miło, że jestem jakimś tam, prawda, wzorem i fajnie, że piszecie mi takie wiadomości, to jest naprawdę budujące, ale też fajnie, żebyście siebie też promowali i chcieli być sobą. I też dla tych, co niemiło hejtują, to też, żeby się zajęli swoim życiem i żeby zobaczyli, czy ich życie jest też takie idealne jak moje. I też właśnie, o właśnie, co się zmieniło. Zmieniło się to, że im, zauważyłam, że im więcej jest tych subskrypcji i jestem bardziej jakby popularna, to też ludzie więcej doszukują się o mojej osobie, nawet słuchajcie, ze źródeł takich, byście się aż zdziwili, co mi ludzie czasami piszą, że na przykład, o tym to muszę powiedzieć, bo to słuchajcie, to mi już leży na serduchu od dłuższego czasu i stwierdziłam, że to powiem. Tak nawet dla samej ciekawostki, żebyście widzieli, z czym youtuber musi się jakby, prawda, spotykać. To jest to, że kiedyś dostałam wiadomość i to nie była taka wiadomość do mojej osoby i to też mnie tak denerwuje, tylko że właśnie jakbym ja tego nie czytała, tylko po prostu sobie dziewczyna to wrzuciła i żeby to inni po prostu przeczytali, że Kretka wcale żadnych studiów nie skończyła. Ona ma szczęście, że jej szkoła nie ma na stronie głównej tam, prawda, i nie umieszcza listy absolwentów. Czujecie to? Ktoś po prostu wchodził na stronę szkoły i szukał, czy ja rzeczywiście skończyłam moje studia. I czujecie, że ktoś wchodził na stronę szkoły i to sprawdzał? Słuchajcie, tu jest dowód, bo już mnie po prostu tak wnerwiają te komentarze i te niektóre wiadomości. Tu jest mój dyplom. I żeby nie było, że sobie pokazuję tak, proszę bardzo. O, sorry. Proszę bardzo, tu jest mój dyplomik. Jest. Skończone? Skończone. Dowód jest? Jest. Najlepszy, jaki można mieć. Teraz, jak macie partnera, to możecie jechać do studia i sobie nagrać. Wszystko kiedyś youtuberzy robili sami, teraz jest już więcej ludzi do tego. Też niektórzy youtuberzy właśnie wyszukują, znaczy mają swoich ludzi właśnie czy do nagrywania, czy do montowania, czy właśnie promowania swojego kanału. I to się zmieniło. Widzę, że YouTube w Polsce po prostu tak poszedł do przodu i jest po prostu moda i zapotrzebowanie na to, że rzeczywiście się to bardzo zmieniło. Ale taka jeszcze krótka, taka jakby myśl przewodnia dla młodych youtuberów, vlogerów, którzy chcą zacząć, to pamiętajcie, żeby być sobą, to po pierwsze promować siebie, swoją osobę, swoją osobowość, bo jesteście niepowtarzalni i jedyni w swoim rodzaju. I pamiętajcie, żeby nagrywać i tworzyć z pasji, a wszystko resztę inne to przyjdzie samo. Naprawdę, uwierzcie mi. Dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, takie przypomnienie moich starych filmików i jak to kiedyś było. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie filmiki, jeśli tak, to proszę o kciuka w górę. Ja już się z wami żegnam i bardzo bym chciała, żeby taki filmik właśnie zrobiła Lola, bo ona miała przejścia tam właśnie z tymi swoimi kanałami, więc też może mieć ciekawe historie do opowiedzenia. Może Karolina by się skusiła na ten filmik, bo fajnie by było posłuchać właśnie o Karolinie, bo jednak Karolina jest dłużej ode mnie na YouTubie i ona już naprawdę wie, co robi. No i to tyle. Mam nadzieję, że dziewczyny zrobią taki filmik, bo fajnie jest posłuchać takich historii. Ja już się z wami żegnam, do usłyszenia, buziaki,